W tym rozdziale pokażemy przykłady kilku bardzo przydatnych operatorów. Za ich pomocą będziemy mogli wyszukiwania przeprowadzać bardziej precyzyjnie. Przede wszystkim będziemy mogli zawęzić listę wyników. Może od razu przejdźmy do pierwszego przykładu. Otwieramy wyszukiwarkę Google i wprowadzamy następującą frazę. Najlepszy telewizor, niech to będzie telewizor typu LED. Zwróćmy teraz uwagę na różnorodność wyników, jakie uzyskaliśmy. Mamy różne odmiany i różne warianty. Najlepsze telewizory LCD, LED i plazmowe, dobry telewizor 40 cali, najlepszy telewizor do salonu lub na przykład dobry telewizor LED powyżej 50 cali. Oczywiście niektóre z tych wyników mogą spełnić nasze oczekiwania, my jednak chcemy szybko uzyskać odpowiedź na następujące pytanie. Jaki jest najlepszy telewizor LED? Czyli chcemy wyszukać strony, które spełniają ten warunek. Strony, które zawierają dokładnie taką frazę. Robimy to w prosty sposób. Tą frazę musimy ująć w cudzysłów. Przeprowadźmy wyszukiwanie ponownie. Zauważmy, że teraz lista wyników zostanie zawężona. Pojawią się tylko takie strony, które spełniły nasz warunek. Strony, na których występuje fraza najlepszy telewizor LED. Inne odmiany, inne warianty zupełnie nas w tym momencie nie interesują. My chcemy szybko uzyskać odpowiedź na pytanie. To może zwróćmy jeszcze uwagę na listę wyników. Mamy tutaj niecałe 17 tysięcy. Spróbujmy teraz ten cudzysłów usunąć i popatrzmy na liczbę. Otrzymamy ponad 160 tysięcy. Czyli rzeczywiście użycie tego cudzysłowu spowoduje znaczne zawężenie listy wyników wyszukiwania. Ponieważ tak jak pokazaliśmy wcześniej, będziemy wyszukiwali tylko tą jedną konkretną frazę bez innych odmian. Czyli w środku nie może się znajdować żadne słowo. Nie mogą też wystąpić inne warianty słów w naszej frazie. Spójrzmy na jeszcze jeden przykład. Wprowadźmy sobie słowo kurs. Zauważmy, że pojawiają się tutaj różne odmiany. Wersja podstawowa kurs. Mamy także stosunkowo często kursy. Pojawiają się również słowa kursów. Jeśli teraz nasze słowo kurs ujmiemy w cudzysłów, to łatwo przewidzieć wynik. Pojawią się tylko takie strony, na których słowo kurs występuje w tej formie podstawowej, bez żadnych odmian. To spójrzmy teraz na kolejny przykład. Może użyjemy tego samego słowa kurs. Załóżmy, że chcemy wyszukać różnego rodzaju kursy i szkolenia. Problem polega na tym, że na wysokich pozycjach pojawiają się strony, które oferują różne kursy walut, a ten temat zupełnie nas nie interesuje. Czyli takie strony z walutami chcemy wykluczyć z wyników wyszukiwania. Nas interesują tylko kursy w sensie szkoleń. W tym celu możemy użyć operatora minus. Czyli wprowadzamy minus, a potem słowo, które wykluczamy. W tym wypadku będzie to oczywiście słowo waluty. I spójrzmy na listę. Wszystko się zgadza. Mamy kursy w sensie szkolenia. Te kursy walut zostały z listy wyników kompletnie wyeliminowane. Zwróćmy jeszcze uwagę na sposób zapisu. Słowo, którego poszukujemy, czyli kurs, pojedyncza spacja, minus i potem już bez żadnego odstępu słowo, które wykluczamy z wyników. W tym wypadku jest to słowo waluty. Przejdźmy teraz do kolejnego operatora. Będzie to operator lub. Załóżmy, że chcemy wyszukać hotele w dwóch miastach, w Warszawie i w Krakowie. Czyli wprowadzamy hotele, wprowadzamy Warszawa, wprowadzamy spację, a następnie Kraków. Zauważmy, że otrzymamy bardzo ogólne wyniki. Wprowadzając takie słowa, w rzeczywistości poszukujemy trzech oddzielnych słów, czyli słowa hotele, słowa Warszawa oraz słowa Kraków. A nas interesują dwa różne wyniki wyszukiwania. Hotele w Warszawie oraz hotele w Krakowie. Innymi słowy, musimy wyszukać hotele w Warszawie lub hotele w Krakowie. W tym celu w środku dodajemy operator OR. Popatrzmy na listę wyników. Teraz wszystko się zgadza. Mamy hotele Kraków, hotele Warszawa, potem znowu hotele Warszawa, ponownie występuje hotele Kraków i tak dalej. Czyli działa to tak, jakbyśmy przeprowadzili dwa różne wyszukiwania. Poszukujemy hoteli w Warszawie lub hoteli w Krakowie.
I znowu należy zwrócić uwagę na sposób zapisu. Pierwsza fraza, potem wprowadzamy odstęp, OR dużymi literami, kolejny odstęp i druga alternatywna fraza. To może spójrzmy na jeszcze jeden przykład. Wprowadźmy nazwę kraju. Zauważmy przy okazji, że możemy użyć małej litery, ponieważ tak naprawdę Google w ogóle nie rozróżnia wielkości liter, czyli nie ma to żadnego znaczenia. W każdym razie chcemy znaleźć informacje na temat dwóch różnych państw, czyli Polska, odstęp, operator OR dużymi literami i nazwa drugiego kraju, na przykład Francja. Jak łatwo się domyśleć, otrzymamy wyniki na temat dwóch różnych krajów, czyli wyniki na temat Polski lub wyniki na temat Francji. Zauważmy jeszcze, że czasem występuje alternatywny sposób zapisu tego operatora. Zamiast OR możemy użyć dwóch pionowych kresek. Rezultat będzie taki sam. Poszukujemy informacji na temat Polski lub informacji na temat Francji. Teraz popatrzmy na przykład kolejnego ciekawego operatora. Gwiazdka, czyli taki operator, który zastępuje dowolną treść. Na przykład wprowadzimy sobie nazwę programu Photoshop i na końcu dodamy gwiazdkę. Zauważmy, że teraz po słowie Photoshop może się pojawić dowolna wartość. Tutaj mamy .com, tutaj mamy słowo tutoriale, tutaj mamy wartość CS6, tutaj na przykład mamy CS2. Czyli rzeczywiście taka gwiazdka zastępuje dowolne słowo. To może użyjmy jej w bardziej złożonym przykładzie. Ta gwiazdka może się znajdować w dowolnym miejscu. Na początku, na końcu lub w środku frazy. To może wprowadźmy ją na początku. Rozpoczynamy od gwiazdki. Teraz wprowadzamy kraj i na przykład na świecie. Popatrzmy na listę wyników. Mamy piąte największe państwo na Ziemi, najdziwniejszy kraj na świecie, mamy najlepszy kraj na świecie albo najludniejszy kraj na świecie. Czyli rzeczywiście zamiast tej gwiazdki możemy tutaj podstawić dowolne słowo. Oczywiście w ten sposób nie będziemy mieli wielkiego wpływu na to, co zostanie wyszukiwane. Jak wiemy, na początku tej frazy może się pojawić dowolna, zupełnie nieprzewidywalna wartość. Na takiej samej zasadzie możemy użyć gwiazdki w środku. Na przykład wprowadzimy największy, wprowadzimy gwiazdkę, a potem w Polsce. No i mamy takie wyniki jak największa transakcja w polskiej sieci, największy portal, największy serwis piłkarski, największy sklep sportowy. Zauważmy jednak, że występują tutaj różne odmiany słowa największy. Mamy wersję podstawową, mamy także taki wariant jak największa. Zauważmy, że teraz te operatory możemy ze sobą łączyć. Gwiazdka zastępuje dowolną zawartość, ale załóżmy, że na początku koniecznie musi pojawić się ta podstawowa forma słowa największy. Czyli to słowo największy musimy teraz oczywiście ująć w cudzysłów. I spójrzmy jeszcze raz na listę wyników wyszukiwania. Mamy coś takiego jak największy cywilny schron w Polsce, największy skandal, największy portal. Czyli rzeczywiście tutaj może być umieszczona dowolna zawartość, ale słowo największy musi koniecznie wystąpić w tej formie podstawowej. Inne warianty są tutaj niedopuszczalne.